Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Noity i do naszego pięknego serywu. To jest od razu odcinek robiony po poprzednim, tak więc nie miejcie mi tego za złe. I zobaczymy, czy uda nam się... O, chyba się nam uda przejść do góry. Tylko czemu tu się pali coś? Ej, niech tu się nie pali, proszę. Co to jest za oko tak w ogóle? Dziwne, tego nie widziałem nigdy. To jest Flumoxium? Teleportacjum. Teleportacjum. Mamy HP, to jest chyba leczący. Tylko on też może nam chyba zawalić z Aronsi po łbie, tak więc nie będę się do niego zbliżał. No ale to poleciało daleko. Dopiero tu walnęło. No i to bez problemu się wrócimy. Bez problemu się wrócimy. No, będę chciał zawalczyć z tym bossem, moi drodzy. Tym, który nas ostatnio tak rozwalał. Ja muszę się jeszcze upewnić, czy to jest na pewno czarna dziura. Tak, to jest czarna dziura. Wiecie co, zmienimy sobie to w ten sposób. Żeśmy wiedzieli, że 1 i 2 to jest właśnie od tego. A ja czemu to już tak walnęło? O! O, tylko też powiem, musimy uważać na takie głupie śmierci. Bo to są głupie śmierci, ewidentnie. Ale właśnie, skoro jestem tutaj, kurczę, moglibyśmy się przejść w tej chwili do naszego wejścia po lewej stronie. Musimy zapamiętać, że po prawej stronie jest już całkowicie przejście zrobione. Zapytacie, dlaczego chcę to zrobić? W teorii możemy, ale to... Właśnie, jestem głupi, wiecie? Jestem mega głupi. Zapierdzielałbym taki kawał, a mógłbym to zrobić w jeszcze łatwiejszy sposób. W jaki, zapytacie? Ano w taki, że tutaj przecież był portal. Więc dostaniemy się na piętro niżej. No właśnie. Tylko tak, chyba się teraz boss zrespił. Czy tu boss już był? Chyba tu już boss był. Nie, nie było bossa. Ale on już tu chyba nie przyjdzie, dobra. Nieważne. Nie można? O nie! Ej, nie można, dobra, trudno. No to jednak nie zrobimy tego, co chciałem. Jednak nie zrobimy tego, co chciałem. Ale co, jeszcze lepsze. Miejscówki mam jeszcze i szpika na pusie. Dobra, źle nie wyszło. Bierz to HP. No i właśnie w Noicie to jest najpiękniejsze, że już od pewnego momentu, jak nam się dobrze trafi RNG, to już w sumie jesteśmy bezpieczni. Już nie potrzebujemy nic. Jeden dobry manewr i kosimy. Dobrze, że nie brałem tamtej lewitacji wtedy. Mówię, to jest piękne. W tej chwili to już jest piękne. W ogóle, kochani, jak wam się podoba w końcu Noita? Mały pocisk teleportacyjny. Kurde, no. Fajne, fajne. No jeszcze to przyspieszenie, jakbyśmy mogli w ogóle edytować wróżki w trakcie gry, to by było jeszcze piękniejsze. Byśmy sobie robili non-stop jakieś nowe combo w każdej chwili. A tak niestety musimy poszukiwać non-stop przejścia. Dobra, udało nam się przejść. Tylko jeszcze pytanie, czy to będzie niżej, czy to będzie wyżej? Dobra, niech sobie poleci. Mogę użyć tego przecież. A to sobie jeszcze leci. Ale wiecie co, to jest chyba wyżej.
Takie mam wrażenie, że to jest wyżej. Ile nam zostało tych czarnych dziur? No jeszcze trochę jest. No właśnie. Dobrze mówiłem, że to jest wyżej. Idziemy zawalczyć z bossem. To jest ten tak zwany napęd rakietowy. Dobra, czy my jesteśmy gotowi na to? Jesteśmy. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. Nie udało. No, ja pierdzielę, jakie to jest mocne! No nie! No nie! Takie dobre kombo było. Czemu on nas na hita ściągnął? No bez jaj! Stawojen Tuntia pocisk. Ja pierdziela, tak było pięknie. A tak było pięknie. Czemu nam nie odbiło tego pocisku? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No dobra, no nie ma co się użalać. Trudno. Próbowałem, myślałem, że wyjdzie dobrze, wyszło jak zwykle. Więc zacznijmy po prostu. Wiecie co, może zróbmy codzienne podejście? A zróbmy codzienne. Zobaczymy, czym się różni to podejście od zwykłego. Szybki, lecący po łuku pocisk. O Jezu. To będzie straszne. To będzie straszne. Ale się nacieszyliśmy, co? Tamtym podejściem, kurde no. Ale dobra, przynajmniej już wiem, że z tamtym bossem to już nie ma żartów żadnych. Tamten boss jest naprawdę, naprawdę ciężki. To już nie wiem, jak trzeba być mocnym, żeby tamtego bossa zrobić. Ej, w ogóle co my tu mamy? Feromon. To możemy zrobić w ten sposób. Mamy pierwszą różdżkę. Au. Bomby. No, bez rewelacji. Bez rewelacji. O ile pająków. No zawsze złoto za darmo. Oj, nie tylko. Dobra. Trochę złota już mamy, 196, nie jest źle. Wywalimy to w ten sposób, tam jest HPIK, widzicie jak trafiłem, pięknie. Calculated, że tak powiem. Feromon, czy ty feromon się oblejesz? No właśnie się nie oblejesz, cholera. Dobra, musimy jakoś wymyślić sposób na to, aby się pozbyć tego kwasu. Tak też można. Dobra, mamy to. Ale wam tak szczerze powiem, że nie wiem, czy atakowanie tamtego bossa, którego zrobiliśmy na początku, czy zrobiliśmy, który zrobił nas na początku, czy w ogóle to się opłaca go robić, tak szczerze powiedziawszy. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy to się opłaca, bo jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, zyskujemy tylko większe HP. Nic więcej. Nic więcej w sumie z tego nie zyskujemy. Więc naprawdę nie jestem pewien, czy to się opłaca. Dobra, 10-20, to już jest fajne. Ładowanie mamy 50, pojemność 2. Bez stosowania, zobaczmy jak to wygląda. No, to jest już fajniejsze. Tylko tak, tutaj jest prąd. Tutaj jest prąd. Ja bym to rozwalił w sumie.
No, oczywiście, jeszcze się oczywiście kwasem musiałem zatruć, bo jak gdyby inaczej by było. Dobra, kwasie, spadaj stamtąd, już. Nie mam wody, bym zamienił w sumie w wodę ten kwas, ale niestety to nie wyjdzie. Niestety to nie wyjdzie. Co się nie chcesz zlać, gamoniu? Dobra. Czy tu jest deszcz? Chmura deszczowa, 10 pocisków. No i też nie ma takiego... No dobra, nie, ładowanie many jest tragiczne. No ale ta woda... Co zrobimy tu inaczej? Ja bym z przyjemnością tego feromonu się pozbył. Kwasu w sumie też. Kwasu w sumie też bym się pozbył. Wylejemy to tutaj. Ja chcę mieć jednak wodę. Woda jest bardziej przydatna. Stanowczo bardziej przydatna woda. Mamy całą? Mamy całą. Tu by się mogło to przepalić. Bo tak, zmieniamy na bombki. Sperda jest ostatnia, ale... Ale zawsze. I zobaczymy, co będzie troszeczkę niżej. Oprócz pająków. W sumie tu też jest wejście. No, naprawdę. Oj, właśnie. O, do tego woda jest przydatna. Do tego woda jest przydatna. Ej, tu jest przejście w prawą stronę. A gdyby tak... Jezu, są duchy. Ten wózek sam jeździ. Kurde. No, trochę nie dokopiamy się, prawda? Co ty masz? Ty masz magiczną rakietę. Czy to rozwala? Trochę tak. Jeszcze się ładujesz? Kurwa, ile to many potrzebuje? Dobra, kochani, mamy chyba dojście do sekretu. A przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzie żeśmy wyleźli? Co będzie na górze? Boże, jakbyśmy mieli tutaj to latanie w tej chwili, ale to by było piękne. Jezu, zresztą tego bossa więcej nie robię. Coś jest chyba na górze. A no jest coś, ewidentnie. Tylko niestety nie mamy jak tego zrobić. No nic, bez lepszego repertuaru broni niestety dalej nie pójdziemy. A przynajmniej nie w tej chwili. Co to za grzyb? No tak, w sumie. Kopając też... Kopiąc, nie kopając. Kopiąc też możemy trochę kopać. Masło maślane. Dobra, gdzie nas to zaprowadzi? Do ryb. Co to jest? Dobra, coś tu jest ewidentnie. Co to robi? Nie mam pojęcia. Myślałem, że to może jednak jak otrzymuję obrażenia to wybuchnie, ale chyba nie. To jest po prawej stronie. Mały spoiler, zapewne gucio jest. Nic nie ma. Nie ma tu nic oprócz gór, lasów i Bóg wie jeszcze czego. Co to jest za białe coś? A to grzyb. Dobra, nieważne. Tu się ziemia sypie. Czy to jest pustynia? Nowy biom. Powietrze wydaje się gorące. Co w związku z tym?
Mi spada HP? Nie, chyba mi się wydawało tylko. Chyba mi się wydawało, dobra. Tak, wydawało się. Ciekawe, jak daleko możemy tu iść. Wow. Czym ty jesteś? Kurde. Jakieś czaszki i w ogóle. Olej krasowy. Dobra, nie idź tu, bo się zaraz zakopiesz, będzie problem. I chyba chce mi się kichać. Więc jak przez chwilę mnie za chwilę nie usłyszycie, to znaczy, że kicham. Cóż tu jest? I czemu my tu wejść nie możemy? I gdzie to nas dalej prowadzi? Cholera, no. Jakaś piramida? Tu coś jest ewidentnie, tylko niestety nie mamy bomb. Mamy rakiety tylko. Oho. It's one of the secrets and by heaven and earth and hell, by the four elements, by the high and death, by Hermes, by Anubis, and by the howlings of Krekoros. Kerkoros, przepraszam. No, czyli to jest jednym słowem. Chciałem powiedzieć poezja, ale raczej nie. Czyli tutaj nam wyleci boss? Znając życie, to tak. Wróciłam do piramida. Czyli miałem rację, to jest jakaś piramida. Ale dobra, sprawdźmy, co jest jeszcze dalej. To nie brzmiało optymistycznie. I nie wiem, czy chcę wracać teraz na lewą stronę. Co wy tu robicie? Gałgany, co wy tu robicie? Co to jest? Pożeracz esencji? Coś zrobiłem. Coś zniszczyłem. Nie wiem co. Mam 55 HP, aczkolwiek to jest taki... Tu jest waga. Da się to odkopać? Ej, to się chyba da odkopać. To się chyba da odkopać. Ej, no chcę zobaczyć, co tu jest. Tylko nie wiem jak. Tak poleję tu wody? Rozmięknie trochę ten piasek? A gucio, a nie. Wcale nie odmięka. Jak stanę ja? Nie przeważy się przypadkowo? No, dawaj, 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 dawaj. Będziemy tak kopać, tam się co pół roku zajmie odkopanie tego. Dobra, nie wiem, co jest sens dalej kopania. Nie z tymi narzędziami niestety, ale wiecie co? Na pewno tutaj wrócimy jeszcze. To jest pewne, że my tu wrócimy. Uhu! Was tu czeka śmierć w piasku. Spaniaczki. I wcale nie kichnąłem, o dziwo. Wcale o dziwo nie kichnąłem. W ogóle co to jest? Zebrane kule jeden. Znów jest ten gramofon. Ej, zniszczyłem go. Jezu, czemu musimy wszystko niszczyć na swojej drodze?
W ogóle zauważyliście, że człowiek jest najbardziej niszczącą taką w sumie kreaturą na Ziemi? Niszczy wszystko. Ale się ze mnie filozof zrobił w tym nowym roku. Ohoho! Dobra, doszliśmy ki wie gdzie. Ale spróbuję oczywiście wejść, no bo ja jestem osobą ciekawską. Zobaczymy, co jest na górze. O ile w ogóle cokolwiek jest i zaraz się nie okaże, że jednak w sumie to no tak sobie tylko przeszedłeś po prostu. Po prostu sobie przelazłeś. I tyle w temacie. Nie, nie, nie. No, dobra. Żyjemy. O, coś tu jednak jest. Co, kolejny boss? Wkroczono do nie wiadomo. Czym ty jesteś? Ej, czym ty jesteś? Wow. Da się tu wejść? Da się na to wejść. Tylko tego się chyba zniszczyć nie da. Tego i skała, nic więcej. Tam w środku coś musi być. I w sumie chyba się dowiemy, co jest w środku. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dobra. Uuu, co to jest? Esencja ziemi. Twoje jednostwo uwalnia szkodliwe światło. To i tak po prostu? Będziemy sobie strzelać? Czy to mnie zabije? No właśnie. Lipa. Niestety to jest jako perk. To niestety jest jako perk. Ej, ale to fajnie rozwala ziemię. To fajnie rozwala ziemię, więc może jeszcze zejdziemy sobie do tej wagi. Zejdźmy sobie do tej wagi. Bo jestem ciekaw, co się stanie. Czy ona się w ogóle podniesie? Czy ona jest aktywowalna? No, wago, chodź tutaj do nas. Chodź. I cały czas trzeba być w ruchu. Bo jak się nie będzie w ruchu, to jest problem. No, teraz jakoś idzie. Teraz to jakoś idzie. No dobra, no. No i co? No wydaje mi się, że już cię odblokowaliśmy. Jeszcze ty tutaj. No jeszcze nic nie mam już. Kurde, nie mam już rakiet. Dobra, jak na moje, no to tu już jest ewidentnie czysto. No i co teraz? I waga jest nieinteraktywna. Waga nie jest interaktywna, przynajmniej nie w ten sposób. Odblokowałem ją całą, więc... No właśnie. Więc jak na moje, to już powinno się odblokować. No niestety. Jeszcze trochę pokopię, ale wątpię, że coś to dało. No i kochani, myślę, że z tym perkiem to my raczej nie damy rady w ogóle czegokolwiek zrobić. To nie jest dobry perk.
To nie jest dobry perk. No dobra, sprawdźmy jeszcze, co to walnęło tutaj tak mocno. Myślę, że to będzie taki odcinek secretowy. Będzie odcineczek secretowy i myślę, że następnym znów będziemy próbować jak najlepsze combo zrobić. Więc kochani, tak jak właśnie wam mówię, to jest taki dodatkowy odcineczek. Dobra, a czy to rozwala? Nie rozwala, tak? Dobra, nie rozwala niestety. Jak on się zacina czasem na tych schodkach. To jest porażka. Dobra, chyba jesteśmy już prawie na szczycie. Tylko ciekawe, czy tu żaden boss nie wyskoczy teraz. Bo coś tutaj zadrżało nam. No dobra, zobaczymy, czy to rozwali tą bramę tutaj. Rozwala. Ej, dobra. To wejdźmy jeszcze do piramidy. Zobaczmy, co jest w środku. Może bez tego się nie da w ogóle tutaj wejść. No, jesteśmy w piramidzie. 29 HP, no ale dobra. I tak jesteśmy tu tylko obczaić, zrobić obczajkę. O nie, tu coś wybucha. Tu coś wybucha. Tam to my nawet nie wyjdziemy, nie ma opcji. Musimy tu rozwalać to. O nie. Ale to mozolnie, wszystko trwa. Mamy gucionie przedmioty. No teraz i tak pewnie coś rozwalę przypadkowo swoim wybuchaniem, więc... O nie, 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 nie! Ale to jest mocne dziadostwo. Ale to dziadostwo jest mocne. 14 HP. No nie, tu kolejne dziadostwo latające. Jeszcze jedno. Czemu on dostaje dizzy? No dobra, nie jest takie mocne. Nie jest takie mocne. Myślałem, że będzie mocniejsze. Opak. Ale ja też otrzymuję dizzy. Gdzie my w ogóle idziemy? To jest pytanie za milion punktów. Gdzie my kurde idziemy? Wow. No nie. A już byliśmy tak blisko. Przydań śmierci wybuch. Postępy nowe 3. Kalarotta. Jakie przedmioty odkryliśmy? Magiczna rakieta. A z perków nie odkryliśmy tutaj tego. To nie jest jako perk. A to ja wam powiem, że my tak w sumie tym odkrywaniem to tak na delikatnie. Nie ma szału, dupy nie urywa. Nie wiem, to musi być chyba jako secret. To chyba musi być jako secret, bo odkryliśmy 3 teoretycznie. Tak, 3. No to nie wiem. Dobra, kochani. Ale myślę, że to już będzie akurat na dzisiaj koniec. No oczywiście już na następnym odcinku wracamy do nowej gry zwykłej, więc... Jak to gra uruchomi się ponownie z powodu zmiany modów? Jakich modów? Jakich ty modów tutaj wyszukujesz sobie? Halo? Oczywiście OBS znów nie załapał, że gra już jest. Dobra, kochani.
Ale tak czy inaczej, widzimy się w następnym odcinku. Widzę, że mamy standardowy perk z kryształami i iskrowy pocisk. Pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!